I'll record you in a second, because they miss you. Tutaj mam takie róże, słuchajcie, ja wiem, że one się tak jakby nie trzymają razem, bo nie mam wazanu, a i mam szklankę, także będę musiała kupić. A tutaj już widzieliście, pokazywałam wam przed chwilą, tutaj już Marcio był bardzo głodny, jak widać. I już do was wracam. Dzień dobry, witam się z wami, witam się na vlogu, vlogu z soboty, słuchajcie, my dzisiaj mamy, znaczy ja mam busy dzień, Andrzej pojechał jakby na dodatkową pracę, musi zawieźć jednego chłopaka w jedno miejsce, gdzie kupił dom i on płaci za całe paliwo w tej z powrotem oczywiście, za lunch i jeszcze dostanie 100 funtów dniówki, także warto było pojechać. A ja po prostu od rana posprzątałam, byłam o 8 rano, słuchajcie, już byłam w Lidlu, jak otworzyli, kupiłam świeże bakery stuff, widzieliście tutaj już, jak wam pokazałam. Kupiłam sobie właśnie te tulipany, które tu widzicie, tu mam tulipany. Tam mam róże, a w środku mam te dwie pary tulipanów, które kupiłam w czwartek. Na razie nie mam kwiatów na ogrodzie rosnących, a tak chciałam, żeby na tym stole były kwiaty, także są. No i Marcio przyszedł po 9 zaraz. Teraz jest 10:20, a o 1 dołączą do nas, znaczy nie wiem, czy Marcio jeszcze będzie. O 1 ma przyjść moja koleżanka Iwona i moja koleżanka Justyna. Tacy moi w sumie Justyna i, przepraszam, Iwona i Marcio moi najbardziej... Boże, moi starzy znajomi, że tak powiem, ale powiem wam o tym później, bo tak myślę, opowiem wam trochę, jak to jest z moimi przyjaźniami, że tak powiem, ale tak chciałam po prostu się przywitać, zaraz powiem do Marcy, żeby wam coś powiedział, żeby po prostu się przywitał, bo już dawno go nie było u mnie na vlogach, ale fajna jest pogoda, jest cieplutko, my sobie siedzimy trochę w cieniu, ale może powiem Andre Marce, żeby ściągnął ten parasol, to wtedy by było ciepło. Bardziej, bo siedzimy po prostu w cieniu. No, ale taka sobota, słuchajcie, leniwa w domku z gośćmi, bo trzeba się troszeczkę odchamić, bo powiem wam, że po tym COVID-zie to jest jakaś masakra. Tak mi najlepiej w domu, najlepiej samej, bez nikogo, ja i książka. I tak jak kocham czytać książki, tak zawsze kocham też ludzi. A trochę mi się to zmieniło, także czas troszeczkę się obudzić do życia. Wiosna idzie, lato idzie, wiosna już jest. Bo tak trochę dziwnie żyć, wiecie, że tylko ja, Andrzej, Buster i tylko jesteśmy w domu i wiadomo, rodzice jedni, rodzice drudzy. My jesteśmy młodzi, mamy, Jezu, ja mam 34, Andrzej ma 31 lat. I co to jest za życie, że my, wiecie, nie mamy, jakby nie spotkamy się z ludźmi i tylko siedzimy w tym domu. Na siedzenie w domu to jeszcze, wiecie, będą swoje lata. Na razie chciałabym wrócić do tego właśnie... Buster łapie motyla, słuchajcie. Chciałabym wrócić do takiego życia towarzyskiego trochę bardziej, bo... No trochę jak dzikus się czuję, tak wam powiem, jestem takim dzikim Tarzanem w tamskiej wersji. Dobra, słuchajcie, na razie kończę. Jeżeli zaraz motyl wróci, to wam pokażę, bo to jest takie śmieszne, jak on próbuje zjeść motyla. Ja nie wiem, chyba nie lubi, jak mu tutaj jakieś ptaszysko i... Ptaszysko to nie lubi ogólnie, ale właśnie chyba też nie lubi motyli, nawet nie widziałam wcześniej, że nie lubi. Także zaraz was znowu przywitam, tym razem z Marcio. Hi guys, welcome to Saturday brunch. We have on the menu orange juice and lots of healthy snacks. Very healthy. Just healthy nuts, low calorie. Very good for your well-being. Tune in for more on the healthy dietary if you wish to lose a bit of weight, like I've lost with this diet. There's like the grapes, which I don't know why the cakes have been going, but the grapes not. We have the grapes here, which is not like it's just for decoration, but I'm and they full of sugar. Don't eat grapes. Thank you guys, thank you. Just say bye. Bye. Hej kochani, jest 17:19. Goście poszli dopiero teraz, ale było bardzo miło, przyjemnie. Miałam całą gromadę ludzi, bo najpierw był Marcio, potem przyszła Iwona, po Iwonie przyszła Justyna z Mindę i z psiakiem, z Dobermanem. I miałam znowu przesrane, słuchajcie, z Basterem, ale jeszcze gorzej niż zawsze. Mówiłam wam kiedyś o tym, że Baster jest bardzo,
Jeżeli chodzi o bycie na zewnątrz, on kocha psy inne, uwielbia się z nimi bawić, jest w ogóle osobą, która się poddaje innemu psu, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, nie sika po innym psie, pies ostatnio mu sikał mu na głowę dosłownie i on miał na to wywalone. Pod tym względem jest wszystko ok, ale niestety w domu jest mega agresywny do innych psów i no nie wiem, jeszcze wiecie, jak była Buster i... Boże, Buster, jak był Maximilla, jak oni przychodzą, to on, wiecie, pilnuje ich bardzo, ale on nie jest... Nie wiem, czy on respektuje to, że oni są starsi, czy są mniejsi, ale jest taki do nich w miarę spokojny. A Maluma jest większa od niego i to jest Doberman i jest młodsza i nie wiem, czy dlatego on nie jest taki agresywny w stosunku do niej, ale słuchajcie, ona nawet nie mogła... Pierwsze tak minuta było ok, bo się przywitali, poskakali koło siebie, ale potem już się zaczęła masakra. Słuchajcie, na przykład Iwona siedziała i Iwona nie mogła pogłaskać Malumy, tylko bo Buster od razu, wiecie, zęby. I to nie są takie, że on ją chciał wystraszyć. On po prostu naprawdę chciał, żeby ona sobie poszła. I potem cokolwiek, ona tylko szła, nie musiała nawet ich zabawek, a on od razu, więc za każdym razem jak on robił się agresywny, ja go zamykałam w domu i tak w tej z powrotem i myślałam, że się przyzwyczai, nic to nie dało. Dałam go na smycz, żeby też nie siedział sam i żeby zrozumiał, że Maluma chodzi wolno, bo jest grzeczna, on nie, ale też to nic nie dało, także chyba szybciej niż później będziemy się musieli skontaktować z jakimś behavioristą. Pytam was też o rady, czy wy macie taki problem z psem jakiś, że właśnie jest wszystko ok, jest jakby ok, jeżeli chodzi o na zewnątrz, u kogoś w domu jeszcze nie testowaliśmy, także nie wiemy, jest... A nie, u mojej mamy na przykład Maximilla jest ok, bo tu nie są jego rzeczy i nic do nich nie ma. Właśnie, czy mieliście takiego psa, Jezu, jak się opaliłam, ale o tym zaraz, który właśnie jest ok z innymi psiakami bardzo dobrze, jest właśnie osobą bardziej psem, właśnie submissive, tak to się mówi, tą, która się poddaje, on się poddaje, ale właśnie w domu całkiem inna historia. Jak z tym zawalczyliście? Ja dałam ostatnio post na jakiejś grupie, ale nikt mi nie odpisał, także jeżeli wy macie jakieś swoje doświadczenia, to dajcie znać w komentarzach pod spodem. Będę wszystkiego próbować, bo jednak chcę mieć w spokoju, żeby moi znajomi mogli przyjść sobie z psem, słuchajcie, i po prostu na spokoju siedzieć, że pieski się bawią, bo to w ogóle ten pies, to jest ta Maluma, z którą oni codziennie się widzą, codziennie dają sobie buziaki, byli w parku, chodzili razem na spacerze, więc no, znowu mi przerwało. Także wiecie, to jest pies, którego on lubi, a nie jakiś obcy pies z ulicy, także byłabym wdzięczna za każde rady. Przejdźmy do tego, zobaczcie, jaka jest różnica. No dzisiaj cały dzień na słońcu byłam, no i widać po mojej buźce, ręce są po prostu jeszcze bardziej czerwone niż było, o tu widać, więc będę płakać, ale tak jakoś zeszło mi na tym ogrodzie, nie sądziłam, że tak znowu dzisiaj grzało, bo były momenty, że było chłodno, nosa mam czerwonego, jak klaun jeszcze bardziej, także super. I co wam chciałam jeszcze powiedzieć, jak zwykle mamy pecha, słuchajcie, Andrzej jadąc na robotę, nagle coś usłyszał i coś się stało w oponę i po prostu opona poszła cała. W ogóle musieli stanąć w jakimś niebezpiecznym miejscu, akurat jechała policja, odtransportowała ich gdzieś. Tam czekali na pomoc drogową, pomoc drogowa założyła im tymczasową oponę. Dojechali do tego docelowego miasta, w którym ten chłopak miał swój appointment. Tam Andrzej, jak on miał ten appointment, pojechał do garażu, kupił nową oponę, która jest założona, ale poza tą oponą jest coś tam jeszcze innego do zrobienia z tym kołem związanego, którego oni nie mogli tam zrobić. Oni powiedzieli, że dojedzie spokojnie do Luton, ale musi to robić na spokojnie, bez żadnego przyspieszania i bez problemu dojedzie, ale no musi uważać i co? No i samochód znowu do mechanika. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy jechać po samochód do mamy Andry, nie wiem, co Andry chce zrobić, ale jest godzina, słuchajcie, już 5:30. Ja nie wiem, za co się zabrać, no nie wiem, powiem wam, nie wiem, na razie chyba zrobię obiad, on sobie po prostu odgrzeje, bo ja jestem cały dzień, tylko wzięłam drożdżówkę, już nie chcę drożdżówki, także zrobię obiad, on sobie odgrzeje później, wykąpię się, poczytam książkę, ale z drugiej strony bym chciała posiedzieć na ogrodzie i na YouTubie jestem, mam zaległości, bo dzisiaj dodałam filmik, a nie miałam czasu w ogóle odpowiadać na komentarze. W ogóle tak mnie kusi, żeby w ogóle jutro nie iść do pracy i no nie wiem, co zrobię, powiem wam. Jestem taka strasznie
no taka o, że nie wiem za bardzo co zrobić. A na razie idę gotować, a później się okaże co dalej. Także nie fajnie. No chcemy zmienić to auto, ale to jest też trochę szkoda, bo zbieraliśmy na nie dość długo, zapłaciliśmy gotówką. To nie było samochód za 1000, 2, 3, 4, 5 tysięcy. My daliśmy za to auto 7,5 tysiąca i włożyliśmy w nie chyba kolejne 7,5. No i to, że właśnie na ten dzień dzisiejszy nas nie stać na nowe auto, to jest bardzo wkurzające. Coś się szykuje, mam nadzieję, że pozytywnego. Jeżeli to coś wypali, to możliwe, że weźmiemy po prostu samochód finance wcześniej, ale to wszystko się dowiemy w najbliższych tygodniach. Także nie mogę powiedzieć, o co chodzi, nie chcę zapeszać, ale trzymajcie mocno kciukasy. Połączę się z Wami jeszcze trochę później, żeby dać Wam znać, co ustaliliśmy, ale nie jest za ciekawie, naprawdę nie jest za ciekawie. Chyba wiecie, na razie to sobie pójdę, mam Malibu w puszce, otwierzę sobie chyba to Malibu i idę troszeczkę książki poczytać, żeby się zrelaksować, albo może syf lepiej ogarnąć najpierw. No nie wiem, co mam robić, naprawdę nie wiem, aż mi się płakać chce, ale staram się myśleć o tym, że miałam miły dzień z przyjaciółmi. Jakoś to będzie. Z Iwoną w ogóle, słuchajcie, wspominaliśmy stare czasy, bo ja Iwonę znam najdłużej z tego całego towarzystwa, które było tu dzisiaj, bo ja Iwonę znam 9 lat prawie. My razem zaczynałyśmy w Amazonie na dzień pierwszy, jeszcze przez agencję. Razem miałyśmy pierwszy dzień, potem razem szukałyśmy transportu, razem znalazłyśmy transport i tak mimo tego, że Iwona zrezygnowała z Amazonu około 4 lat temu, a jak nie więcej, nie no chyba więcej, no z 5 lat temu, to nadal się we dwie mocno kumplujemy i zresztą myślę, że to będzie moja druhna na ślubie. No bo znam ją najdłużej i mimo tego, że nie mamy takiego kontaktu, że nie wiem, nie piszemy do siebie codziennie o pierdołach czy o coś, ale u nas jest taka kawa i się po prostu spotykamy na tą kawę. Także taka moja, wiecie, na tych samych falach łapiemy, chociaż ona jest specyficzna, ale jakoś tak coś mamy, że się łączymy. No, także później się z Wami połączę, tak myślę. Idę chyba na ogród jednak na chwilkę. Nie? Nie chcesz się karęcić dzisiaj? Nie? Nie? A pokażesz, co zrobiłeś swojemu duszkowi? Mama tutaj gotowała. A Bastry się zajął swoją jedną z najstarszych zabawek, która była z nami od przed Halloween. Jak możecie się domyślić, to była jego ulubiona zabawka. Wszystkie gryzł, ale nie ją. Ale teraz już niestety duszka w połowie nie ma. Ale nieważne. Słuchajcie, witam się z Wami z tej strony i witam się z Wami... O, przepraszam, pies chce wyjść. I witam się z Wami w ogóle już w niedzielę. Miałam zakończyć tego vloga wczoraj. W ogóle kadar jestem czerwona. Miałam zakończyć... Jezu, jak jestem zmęczona. Miałam zakończyć tego vloga wczoraj w sobotę. Ale wiecie, tak mówiłam Wam właśnie, że idę gotować, zanim zrobiłam omleta. Gotowałam sobie obiad od razu na 2 dni, a... I potem miałam tyle zmywania, chwilę sobie poczytałam książkę, wykąpałam się w ogóle z tymi rękami, widzieliście na Facebooku i Instagramie, nie mogłam się kąpać, bo mnie tak piekło i po tej jak przyjechał Andrzej, nie miałam nawet siły, słuchajcie, się do Was odezwać, miałam takiego doła, że muszę iść do tej roboty, że to jest po prostu masakra, tak mi się nie chciało, ale tam doczytałam moją książkę, zaraz zaczynam drugą, znaczy drugą, kolejną tego tygodnia, albo nie wiem jak to nazwać, ale po prostu poszłam do tej pracy. Dzięki Bogu, że poszłam, ponieważ dzisiaj, chyba przez to, że są święta, było tak mało zamówień, było tak fajnie, było tak spokojnie, że gdybym wiedziała, na co zmarnowałam swój urlop, to bym się zdenerwowała, bo było naprawdę spoko. Także mimo to, że przez głowę mi przychodziła myśl, żeby zjechać do domu wcześniej, tak wytrzymałam, bo było bardzo fajnie. Także spoko, ale słuchajcie, jest godzina 20, ja dopiero siadłam, ale jeszcze nie skończyłam wszystkiego, bo jak wróciliśmy, poświęciliśmy Basterowi 45 minut na taką intensywną zabawę na ogrodzie, wyskakał się, tak się wyszalał, a potem miałam obiad właśnie z wczoraj, trzeci dzień będę jadła to samo, bo miałam i wczoraj na obiad, i dzisiaj, i jutro, ale to jest ta dobre danie, także spoko. I zrobiliśmy też omleta, słuchajcie, fajnie to działa, że faktycznie robię omleta wieczorem, dużo, dużo warzyw i jem go rano w pracy w szklane pudełko, świetnie się sprawdza, pyszne, jakbym dopiero coś ściągnęła z patelni. I teraz zrobiliśmy znowu omleta, miałam trochę zmywania z wczoraj, już potem z wieczora, jak Andrzej przyszedł. Także i jeszcze wiecie co? Jeszcze mi odwaliło, że stwierdziłam, że zrobię ciasto zebrę, bo miałam zrobić w weekend, nie miałam czasu. Także jeszcze robiłam ciasto zebrę, ono teraz sobie siedzi w piekarniku, a ja wreszcie siadłam. Wyszłam z domu, słuchajcie, o 6 rano, a wróciłam o 6.30
I dopiero siadałam o 9. A jeszcze chcę tą książkę czytać, bo... No bo chcę, po prostu. A jeszcze muszę tego vloga sklecić, bo ja w ogóle teraz, słuchajcie, byłam w kuchni i tak myślę, kurczę, przecież miałam się do was odezwać. W ogóle też wczoraj kolejny powód, dla którego już do was się nie odzywam, zaczęłam szperać w internecie o tym zachowaniu młodego i... Jest bardzo dużo artykułów na temat ogólnie agresywnych psów do innych agresywnych do psów, ale Buster w ogóle nie jest agresywny do innych psów, chyba że są tutaj w domu. I wyczytałam z mądrego Google'a, że prawdopodobnie jest to agresja terytorialna i że bardzo często taka agresja pojawia się u psów, które przeżyły jakąś traumę, jak były bardzo młodymi pieskami. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to schronisko, no bo u nas nie miał żadnej traumy. Jak pamiętacie, jak on przyjechał do Anglii, to on się strasznie bał psów. Każdego psa. Na dwóch wideo, które mieliśmy wysłane jeszcze ze schroniska, było widać, że Buster był jakby najsłabszym miotem. Był najmłodszy, widać było, że bracia go popychają, także nie wiadomo, co tam się działo. Ale stwierdziłam, że nie ma co czekać. Przypomniało mi się, że jakoś 2 tygodnie temu zobaczyłam ogłoszenie na naszej takiej polskiej stronie tutaj w Luton i właśnie była behaviorist. I weszłam sobie na nią, przeczytałam sobie opinię, zobaczyłam, z jakimi psami współpracowała i ma świetne opinie, także napisałam tutaj pani, napisałam, że oczywiście nie spodziewam się, że odpiszę w święta, tylko wolę do niej napisać, żeby nie zgubić kontaktu. Bardzo miła pani odpisała mi, że po świętach po prostu do mnie zadzwoni i wszystko obgadamy. Także zobaczymy, co mi powie, jakie to są koszta i tak dalej, czy w ogóle robi taki trening też po angielsku. No bo tak naprawdę Buster jest mega grzecznym psem, słucha bardzo, no wszystko robi, kocha ludzi, kocha dzieci, kocha psy, no tylko że na zewnątrz, a to już nawet nie chodzi o drugiego psa, bo może tego drugiego psa nigdy nie będzie, ale bardziej chodzi o to, że mamy teraz większość znajomych z psami i że fajnie by było, żeby mogli do nas przyjść na luzie, a nie z nerwami, że Buster będzie się denerwował, bo to będzie i dla nich denerwujące i stresujące i dla nas i przede wszystkim dla psów. Także musimy jakoś coś z tym zrobić i stwierdziliśmy, że zaczniemy to robić teraz, żeby właśnie na sezon letni może już był spokojniejszy i wiedział, że to jest jego dom i tego domu mu nikt nie odbierze. Tak, a kolejna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to niedługo robię nowy tatuaż. Miałam ochotę zrobić go w przyszły tydzień, ale czekam na wiadomość od tatuażysty, bo w tym momencie nie pracuję, bo się przeprowadza. Robi u kogoś innego tatuaż niż ostatnio, tylko dlatego, że ten chłopak jest tańszy i ten chłopak robi w domu, ale ja go po prostu znam, tego chłopaka, chyba że już otworzył salon, bo jest w trakcie otwierania salonu, także nie wiem, czy już mu się udało otworzyć salon, ale w każdym razie on u nas pracował. I tu pytanie dla was, jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaki zrobię tatuaż? Drugi mój tatuaż. Podpowiem wam, że będzie większy od mojego pierwszego tatuażu. Mój pierwszy tatuaż jest tutaj. M to jest Max i Mila. Nieskończona miłość do nich i dwie łapki, no bo dwa pieski, Max i Mila. Także czekam na wasze pomysły, jak będzie wyglądał mój drugi tatuaż. Już myślę o trzecim, a jeszcze drugiego nie zrobiłam. A co poza tym chciałam wam powiedzieć, że no, nacieszyłam się, słuchajcie, nie poprzedni filmik, który ten wcześniej miał 600 wyświetleń, 600, mega mnie to raduje. No ale ten już wczorajszy 200, przedwczorajszy, przepraszam. Ale ważne, że jest to 200, rozumiem też, że są święta, więc myślę, że jakaś spora część z was nadrobi dopiero po świętach. A może niektórzy po prostu nie byli zainteresowani. Tak czułam, że to jest taki chwilowy spike. Ale dało mi to takiego chociaż kopa, że może coś jeszcze kiedyś się ruszy. Także dziękuję za każde wyświetlenia i widzimy się już niedługo, bo za 2 dni w pudełeczkach Glossy Box versus Look Fantastic, bo oba przyszły, oba są rozpakowane i tylko czekają na premierę. Także buziaczki, pa pa!